Imię patrona dnia dzisiejszego, świętego Magnusa, pochodzi z języka łacińskiego i oznacza wielki. Żył on na przełomie VII i VIII wieku. Niestety nie posiadamy na jego temat zbyt wielu informacji. Wiemy na pewno, że przebywał w St. Gallen w Szwajcarii. Mieszkał w tutejszym klasztorze założonym w roku 720 na miejscu pustelni świętego Gala. Opuszcza jednak klasztor i wraz z towarzyszami udaje się w misję ewangelizacyjną. Najpierw w głąb Szwajcarii, a następnie na północ, do Bawarii i Szwabii. Gorliwie pracował nad szerzeniem wiary i obyczajów chrześcijańskich. Wierny świadek Chrystusa, pierwszą placówkę misyjną założył w Konstancji w Szwajcarii. Następnie udał się do Bawarii. Wraz z grupą kapłanów i kleryków święty Magnus tworzy wspólnotę braterską na wzór zakonu. Prowadzi surowe, ascetyczne życie. Wiele modli się i pokutuje. Jego świątobliwe życie owocuje licznymi nawróceniami. W roku 771 za pontyfikatu Stefana IV otrzymuje święcenia biskupie. Gorliwy apostoł Szwajcarii i Niemiec odszedł do Pana 6 września 772 roku. Na jego grobie wybudowano kościół pod jego wezwaniem. Jego sława i kult szybko się szerzyły. Pod wezwaniem świętego Magnusa można naliczyć wiele świątyń w Szwajcarii, w Tyrolu, Saksonii i Szwabii. Największym jednak kultem cieszy się w Bawarii. Jest zaliczany do grona 14 wielkich wspomożycieli, przyzywany szczególnie przy ukąszeniach wężów i żmij. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Magnusa, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ exaltimus, Kyrie eleison.